Czy aplikacja prawnicza jest jak aplikacja w smartfonie? Klik, nacisnę, już jestem prawnikiem? Nie, absolutnie. Prawnikiem, tak jak Pan wskazał, jest się po studiach. Czyli kończąc studia prawnicze uzyskuje Pan stopień magistra prawa. Natomiast, żeby zostać adwokatem lub radcą prawnym, najczęściej trzeba odbyć aplikację. To co to jest ta aplikacja? Aplikacja jest szkoleniem zawodowym, które ma na celu przygotowanie kandydata do wykonywania określonego zawodu. Sędziego, adwokata, komornika. Czy żeby dostać się na taką aplikację, może się zapisać? Jest jakieś losowanie? Jak to w ogóle wygląda? Kwestie dotyczące przeprowadzania egzaminów na aplikacje prawnicze regulują odpowiednie ustawy. Tak jak wskazałam, najpierw trzeba zdać egzamin wstępny na daną aplikację i dopiero później można ją rozpocząć. To jak wygląda taki egzamin? To zależy od wyboru absolwenta prawa. Jeżeli chce zostać adwokatem, zdaje egzamin wstępny na aplikację adwokacką, który polega na rozwiązaniu testu składającego się ze 150 pytań. Jednokrotnego wyboru. Natomiast jeżeli chciałby zostać sędzią lub prokuratorem, to wtedy ma troszeczkę trudniejsze zadanie, ponieważ egzamin jest dwuetapowy. Pierwszy etap to jest sprawdzenie wiedzy ogólnej, drugi etap to już jest rozwiązanie konkretnych zadań. Czyli jeżeli dobrze rozumiem, są dwa rodzaje aplikacji, tak? No, można przyjąć taki podział na aplikację korporacyjną oraz aplikację ogólną. Co znaczy korporacyjna? Korporacyjne będą to aplikacje adwokacka, radcowska, aplikacja notarialna oraz komornicza. Co to są za korporacje, które je organizują? Są to korporacje, może inaczej, nie tyle, że organizują, ponieważ organizuje Ministerstwo Sprawiedliwości, natomiast samo szkolenie przeprowadzają korporacje zawodowe, czyli właśnie w przypadku aplikacji adwokackiej będzie to Okręgowa Rada Adwokacka. A ten drugi rodzaj aplikacji? Aplikacja ogólna jest przeprowadzana przez Krajową Radę Sądownictwa i Prokuratury. Jak można zdać, jak można najlepiej dostać się na taką aplikację? Jak zdać egzamin? Jak zdać egzamin? Przede wszystkim nauczyć się. Dobrze się do niego przygotować. A czego się trzeba nauczyć? Czego się trzeba nauczyć? Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że przy aplikacjach korporacyjnych wykaz aktów prawnych jest podawany przez ministra sprawiedliwości w terminie określonym ustawowo. Oczywiście są to przepisy z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa gospodarczego, prawa administracyjnego oraz różne inne ustawy, które są podawane do wiadomości przez ministra sprawiedliwości i one stanowią podstawę do przygotowania pytań na test, na aplikację wstępną. Jak często się odbywają takie aplikacje i jak technicznie wygląda taki egzamin? Jak często odbywa się egzamin wstępny na daną aplikację? Odbywa się raz w roku. Jeżeli chodzi o aplikacje korporacyjne, jest to miesiąc wrzesień. Czy to jest forma testu? Ile pytań mogę się spodziewać w czymś takim? Jak długo to trwa? Jeżeli chodzi o aplikacje korporacyjne, jest to test jednokrotnego wyboru składający się ze 150 pytań i odpowiedzi A, B lub C, z czego tylko jedna jest poprawna. Samo rozwiązanie testu trwa 150 minut, a pozytywny wynik uzyskuje się już przy zdobyciu 100 punktów. Zdobyłem 100 punktów i co dalej? Zdobył Pan 100 punktów, jest Pan szczęściarzem, bo może Pan ubiegać się o wpis na listę aplikantów adwokackich, radcowskich bądź notarialnych. Jak długo trwa, co dalej potem? Kiedy tak naprawdę będę mógł wykonywać zawód prawnika? W zależności od tego, jakiego wyboru Pan dokonał, czyli jeżeli idzie Pan na aplikację adwokacką bądź radcowską, samo szkolenie trwa 3 lata i kończy się egzaminem zawodowym. W przypadku pozostałych dwóch aplikacji korporacyjnych, czyli notarialnej, przy notarialnej szkolenie trwa 3,5 roku. I również kończy się egzaminem notarialnym. Najkrótsza jest aplikacja komornicza, ponieważ ona trwa 2 lata i kończy się egzaminem zawodowym. I po egzaminie zawodowym można wykonywać zawody prawnicze, tylko wtedy, tak? Po uzyskaniu tytułu zawodowego można wykonywać zawód. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.